Mnóstwo wspomnień, w sumie warto powiedzieć, że rozegrał 108, zdobył 118 punktów. Dzisiaj pozostali tak, też, jest chyba 7 czy 8 zawodników, którzy... Teraz okazja, ładnie to zrobił. To będzie wyglądało, ja myślę, że tutaj ten mecz będzie energetyczny, bo tu jedna i druga drużyna właśnie w taki sposób gra. Ładnie teraz to zrobił Żytek, rozrzucił tą piłkę zewnętrzną częścią stopy. Niby są pod bramką, może stąd też wynikają te strzały z daleka. Kiedy jest okazja, próbują po prostu uderzać. Może teraz właśnie na Gamacu, razu zblokowany, ale proszę, piłka się odbiła i będzie gol, nie ma gola. Świetna interwencja. I teraz strzał z daleka, bardzo trudny do obrony. Ostatecznie udało się to sparować i jeszcze wybić. Strony będą akcje za akcją, ale popatrzmy. Znowu goście. Wójcicki, przepuszczona piłka, jest strzał na bramkę i tak pada pierwszy gol dla Znicza Pruszków i pierwszy, który traci zespół GKS-u Tychy na Gamacu. Znów wycofana piłka, znów strzał od razu z 16 metra, płasko po ziemi, trzeci gol Szuby na Gamacu. Ale żeśmy wywołali wilka z lasu, mówiliśmy, że mało sytuacji, może teraz ja akurat w tej właśnie akcji, no piękna bramka, można powiedzieć, tutaj samuraja. Ale prosty schemat, zagranie tak szeroko, wejście do linii, wycofanie piłki. Jeszcze raz zobaczmy, Wójcicki odwraca się od razu do środka, przepuszczona piłka, bardzo dobrze, instynktownie. Nie wiem, czy tym, który nie przepuścił, tak, z numerem 19, Uta, popatrzmy. Jak nie z gry, to może stały fragment na drugi słupek, tam starał. Rumin odcięty od tego zagrania, ale wciąż Tyszanie, Błachewicz i Mikita. Błachewicz udało się dośrodkować, ale za głęboko. Zresztą tego dobrze znasz, a teraz na Gamacu, na Gamacu! Słupek teraz ratuje! Jest agresywny w faulach, tak, to już widzieliśmy. Teraz będzie okazja! Dobrze wbiegł w pole karne. Wrócił po dwóch meczach do wyjściowej jedenastki, dośrodkowanie i bramka, stały fragment, Budnicki przedłużył to Żytek, on jest w tych stałych fragmentach naprawdę bardzo skuteczny i mamy gola na 1-1, nie idzie z gry, no to jest stały fragment, no drugi gol Budnickiego w tych rozgrywkach. No dokładnie, nie idzie z gry, to jest stały fragment gry, a jednak zespół Stychów potrafi stałe fragmenty gry dobrze wykonywać, mają do tego zawodników. No i miejmy nadzieję, że zrobi się z tego mecz. No tyłem w zasadzie obracając się Żytek, który stwarzał sytuację za sytuacją, miał bardzo dużo odbiorów, bardzo dużo strzałów na bramkę, także tutaj na pewno... Pomorski, popatrzmy, ładnie rozegrana piłka! ...na być lepsza. Jest mnóstwo czasu w tym meczu, to nie jest ostatnia minuta. Teraz Radecki! Teraz była akurat dobra była decyzja. No, popracowali mocno tutaj zawodnicy Znicza, ale no niestety nie udało się wyjść. Uwaga, wreszcie strzał, bardzo mocno aż odrzuciło teraz Mleczkę. Znowu udało się wybić piłkę, teraz jest szansa na strzał, jeszcze popatrzmy w ostatniej chwili. Widzi Mikita, Mikita trochę za głęboko, chociaż Nedić tam frunął, zgrał tą piłkę, jeszcze strzał był Budnickiego. Popatrzmy, jeszcze jedno uderzenie obok bramki, a uderzał Szpakowski, był bliski strzelenia gola. Krocz. Bardzo ładna wrzutka, trochę za mocna Moskwika, ale jeszcze na Gamacu raz przekłada piłkę, drugi, trzeci, dośrodkowanie, jak to wybronił teraz Kikolski, a jak tego nie trafił, jeszcze jeden strzał. Realizację częściej grać w podstawowym składzie, jest znów dochodząca piłka, dobre zagranie, ale nie trafia w bramkę Żytek. No niestety dla nich nie trafi. Rumin ma świetną okazję, wygrał tą przebitkę, Rumin, gol, a więc 2-1, można powiedzieć, że czekał na taką piłkę całe spotkanie i tu trzeba mu oddać, że jest w tym momencie piekielnie skuteczny. Jedna dobra piłka w tym meczu. Jedna dobra piłka i to napastnik zrobił, co do niego należało, wyszedł ładnie na pozycję, tam duży błąd obrońcy Znicza. I to są właśnie mecze pierwszoligowe. Niby nic się nie dzieje ze strony Tychów, aczkolwiek uważam, że trochę tempo Znicza spadło.
I tutaj Rumin strzela upragnioną bramkę. Trzeci gol w tych rozgrywkach, trzeci mecz w podstawowym składzie. Długa piłka, ustawił sobie od razu Błyszkę, wziął go na plecy, a potem precyzyjnie popatrzył, cały czas podniesiona głowa. Nadal na murawie, zszedł za to defensywny zawodnik, chociaż Nowak był jednym z tych, a teraz proszę bardzo, jak niewiele miejsca potrzebował. Kolejna taka sytuacja. Rumin, czy to skończy tym razem? Nie. Gdzieś mu piłka skoczyła. Elmax, oficjalny sponsor GKS Tychy.